Maciek, no i co? Znowuż Kusamo daje się wam we znaki. Muszę mimikę złapać, bo zimno. No, daje się we znaki. Nie wiało na treningu, nie wiało na kwalifikacjach. Zaczął się konkurs, zaczął wyjazd. Norma w Kusamo, ale bywało gorzej tutaj. No ale tak mimo wszystko, chyba warunki warunkami, ale troszeczkę gorzej się prezentujecie jako drużyna niż Klingenthal. Z czego to wynika? Prezentujemy się dużo gorzej jak w Klingenthal, jeśli chodzi o wyniki. No, tam mieliśmy większe szczęście, tutaj troszkę to szczęście nas opuściło, ale też nie jest to nasza ulubiona skorsja. No, pamiętamy wszyscy sytuację sprzed roku, sprzed dwóch lat, trzech, czterech, pięciu, pewnie i sześciu. Nigdy nam tu nie szło i myślę, że gdyby popatrzeć na ilość Polaków 30, to pewnie i tak historyczny wyczyn. Śmialiśmy się dzisiaj z trenerem, że tak za dwa lata już tą skorsznię obczajmy, także trzeba szukać pozytywów dzisiaj, nie ma co się tutaj rozpaczać, że nie wiem, że Krzysiek nie wygrał, czy ktoś z nas nie wygrał i że nie jesteśmy w czołowej dziesiątce, bo skoki nie były złe, no też nie były optymalne, ale przynajmniej ja ze skoku na skok skakałem coraz lepiej, może teraz troszkę ten ostatni skok zepsułem w powietrzu, też schodziłem z belki, warunki nie były perfekcyjne, ale jak mówię, ja szukam akurat pozytywów. Czy uważasz, że tutaj w ogóle jest na tyle niesprawiedliwie, że ten konkurs w ogóle nie powinien się odbywać, przynajmniej ta druga seria? Nie, myślę, że konkurs powinien się odbyć. Warunki jakby nie zagrażają bezpieczeństwu i życiu zawodników. Wiatr jest wpisany w skoki narciarskie, ryzyko też, więc myślę, że dobrze, że jest rozgrywany konkurs. Musimy być gotowi na wszystko i jeśli nawet ten wiatr troszkę pomiesza, no to jeden będzie zadowolony, drugi mniej po konkursie, ale jak najbardziej, jeśli tylko to nie zagraża bezpieczeństwu, to myślę, że trzeba skakać, no, nie mamy wyjścia. Czyli co, jutro z nową motywacją będziesz przystępował do konkursu? Oczywiście, jak najbardziej bojowo i pozytywnie. Dzięki, Maciek, powodzenia jutro. Dziękuję. Dawid, no to Kusamo to chyba już można powiedzieć jak zawsze tutaj pokazuje swoją naturę, jak ty to odczułeś? No cóż, Kusamo. Jak tutaj przyjechaliśmy, to było w miarę fajnie, bo byliśmy zaskoczeni 3 stopnie na plusie. Ale tutaj już dzisiaj pokazało swoją stronę, znowu trochę wieje, znowu dość zimno, bo dzisiaj było chyba z 13 stopni. Także tradycja po prostu. Ten twój skok drugi konkursowy wyglądał wręcz no, groźnie. Co tam się stało? Znaczy groźnie to może nie. Troszeczkę myślę mój błąd, bo jednak te narty za progiem były za szeroko. Wiatr jak się tam dostał, udało mu się ściągnąć moją nartę, no i później musiałem się jakoś z tego ratować. Próbowałem jeszcze coś tam jakoś się poukładać, ale już po prostu mnie za bardzo rozbujało i nic się z tego nie dało zrobić. Czyli nie masz tutaj raczej pretensji do jury, czy coś, że cię puszczono w takich warunkach? Warunki są jakie są, no to tutaj jakby w Kusamo tak zawsze jest, tak, że tutaj nikt się nie przyjeżdża tutaj nikt z nastawieniem, że to będą równe konkursy bezwieczne. Więc jakby tutaj to jest naturalne i tutaj nie ma żadnych pretensji. Myślę, że gdyby te narty były węziej, to pewnie by nie było takiej sytuacji. No ale wiaterek też swoje zrobił, więc jakby tutaj nie ma co za bardzo ani siebie, ani jury obwiniać. To jutro uda się tak pozbierać i już w takim dobrym humorze przystąpić do kolejnego konkursu? Czy no humor, ja nie mam jakiegoś bardzo złego humoru, no na pewne rzeczy nie mamy wpływu i jakby trzeba się z tym pogodzić. A jutro będzie nowy dzień, zobaczymy jakie będą warunki, może się tym razem akurat mi poszczęści i będzie fajnie. Dzięki Dawid, powodzenia jutro. Dzięki.